Siemacie, z tej strony Pan Rysownik i witam w kolejnym odcinku Metal Gear Solid. Trafiliśmy do więzienia, udało nam się przeżyć wszystkie trzy próby torturowania nas, co było bardzo ciężkie, ale dzięki temu przeżyje Meryl, co wpłynie na zakończenie gry. I teraz jest najważniejsza sprawa, jak wydostać się z więzienia. Jesteśmy nadzy dosłownie, mamy tylko na sobie spodnie i cały czas patrzy na nas strażnik. I teraz jedna fajna sprawa jest taka, że możemy wydostać się dzwoniąc do Otacona. Dał on nam do siebie numer, gdy pokonaliśmy Cyborg Ninja i powiedział wtedy, że to jest 14112 chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I jako, że Otacon ma ten kamuflaż optyczny, który jest sprawia, że on jest niewidzialny, może poruszać się po bazie i dotrzeć tutaj, żeby nam pomóc. Jeżeli tylko oczywiście zdąży. Ponieważ wiecie, jednak Ocelot ma zamiar cały czas nas torturować. Oczywiście Otacon wie, gdzie jesteśmy przetrzymywani. Hej, słuchaj, to jest obok tej maszyny do tortur. Jako, że jesteś tylko zwyczajnym naukowcem, trudno i tak będziesz wiedział, gdzie ta maszyna jest. Jedne, co teraz pozostaje nam zrobić, to czekać na Otacona. Widzimy tutaj ciało szefa DARPA, z którym widzieliśmy się wcześniej. Problem jest taki, że kilka godzin temu przed naszymi oczami padł on na zawał serca, a teraz wygląda, jakby nie żył co najmniej od kilku dni. Co oczywiście jest, wiecie, trochę takie pokręcone, no bo jak to? Czyżby byli dwaj szefowie DARPA? Oho, kolejny telefon. Tak, mają Meryl, ale szczęście jest takie, że udało nam się ją uratować. Rząd nie chce mieszać się do tej całej sprawy i tak dalej, spróbuje nam trochę jeszcze kupić czasu. Oczywiście nasz szef coś wie, ale nie chce nam powiedzieć. Wiecie, że wie co jest, jak wygląda sprawa z Metal Gear, ale nie będziemy o tym na razie rozmawiali i tak dalej, ponieważ wydaje mi się, że nie jest to aż takie ważne. Chyba, że nawet... Wydaje mi się, że chyba w ostatnim odcinku nawet słuchaliśmy już tej gadaniny. Powtarza się. Ten facet ma przeziębienie. Na zdrowie, stary. Ha! Tu mnie nie zobaczysz na pewno. Kurczę, Otacon, gdzie ty jesteś, stary? O! Wydawało mi się, że on wychodził ten. Czy... O! Jest! O, fuck! Zaraz! Co? Słuchajcie, to jest totalnie poważna sprawa. Nie pamiętam tego z wersji na konsolę, jak grałem. Ale najwidoczniej tutaj musimy drugi raz przeżyć tortury Ocelota, niestety. Wiem, to jest dla mnie, nawet nie wyobraźcie sobie, jakie to jest dla mnie zaskakujące. Kompletnie nie pamiętałem tego, pamiętałem, że była tylko jedna seria. Szok, absolutnie, dla mnie to jest nadzwyczajne, kompletnie tego nie pamiętam. Dobra, dawaj stary, lecimy drugi raz. Teraz jest, co jest fajne, z tego co wyczytałem, dowiemy się podczas tej drugiej całej serii paru rzeczy na temat życia Ocelota. Na przykład, że właśnie był tu trenowany w rosyjskim GRU i tak dalej. Działał pod przykrywką i co najlepsze, Ocelot rzeczywiście znał Big Bossa. Tego, który jest ojcem Snake'a, Solid Snake'a i Liquid Snake'a. Ponieważ obaj ci goście są klonami Big Bossa, najlepszego żołnierza w historii. Ocelot właśnie zna tego najlepszego żołnierza. I co najlepsze, trzecia część Metal Gear Solid opowiada właśnie o Big Bossie. A teraz trzeba przeżyć! Dawaj! Fuck, czemu muszę to drugi raz przeżyć? O, całe życie! Nice! Ciekawe, czy udało nam, czy jest w ogóle możliwe przeżyć cały ten tortury z całym życiem. To by było dopiero dobre. Kurde, 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 kurde. Nice! Spójrzcie, jak dużo życia mam. Stary, dawaj 5 takich!
Tylko daj mi jakieś plusy za to, jak przeżyję. Najpierw położyć wtedy padę na kolani po prostu i nawalać w przycisk jednym paluchem. A czemu kiedyś takie gry były głupie? Teraz to było... Fuck. Okej. Okay. Paluch się męczy jak cholera w ogóle. Łapy nie czuję. Dobra. Tak. Jest bardzo źle, szczególnie Rosja i tak dalej. Patrzcie, ta gra wyszła, ile, 15 lat temu i nadal nic się w Rosji nie zmieniło, nadal są problemy. Tak, najwidoczniej boss, czyli Liquid Snake, zna kogoś wysoko postawionego w Rosji, pewnie Putina. I myślą o nowym jakimś tam ten... Aha, tak, oczywiście boss znany jest z tego, że lata helikopterem. Widzieliśmy go wtedy na początku gry, jak wyleciał helikopterem, kupić trochę czasu i tak dalej. Ale dobra, nieważne, dawaj, wracamy do celi i czekamy na Otacona. Wow, udało mi się przeżyć dwie serie tortur. Nie, zupełnie nie miałem pojęcia, że będzie druga seria. Mam nadzieję, że nie będzie trzeciej. Ale okej. Okay. Stary, punkty dla ciebie, Ocelot. Udało ci się, było ciężko. Okej, okay, wracamy tutaj. Co teraz? Gdzie jest Otacon? Stary, słuchaj. Ciekawe, czy mogę go zdenerwować. A tak, teraz pytałem się, czy rzeczywiście jest z nami wszystko w porządku. I czy mogą coś zrobić dla nas. Nie pamiętam, czy już nie miałem tej rozmowy przedtem. Wiem, że trochę nam tej ulżą i Snake będzie gadać o sobie, że miał tylko ojca, którego słabo pamięta i którego zabił najwidoczniej, którym jest właśnie Big Boss, jest jego klonem, oraz że miał jeszcze jednego tylko przyjaciela, który nazywał się Frank Yeager. Zmarł on jednak w Zimbabwe, jeżeli dobrze pamiętam, albo w Zimbabwe zmarł. I jest on jedynym facetem w grupie Big Bossa, któremu udało osiągnąć najwyższy status Fox i zmienił później swoje imię na Grey Fox. A Grey Fox to jest właśnie facet, który został zmieniony teraz w tej grze, tutaj w Cyborg Ninja, ponieważ odzyskano jego martwe ciało z Zimbabwe. To właśnie my walczyliśmy z naszym najlepszym przyjacielem z Cyborg Ninja. Więc dlatego taki był zaskoczony tym wszystkim Snake. Zanzibar! O! Zanzibar! Nie Zimbabwe, nie Mozambik, Zanzibar. Okej, okay. Ale to wszystko, co dowiemy się tutaj. Nie ma czego tutaj słuchać dalej. Ciekawe, czy można go zerwować. Oho! O, stary! Kichasz cały czas, teraz jeszcze do kibla. Leć na chwilę. Jak się za tyłek łapał. Okej, okay, cześć. I teraz właśnie, o widzicie? Spójrzcie, jest. Nareszcie wszedłeś, Otacon. Stary, czekałem na ciebie. Jest! Siemasz! It's me, Otacon. Wow, they even capture you. Tak, to nie jest czas na wymądrzanie się. Wydostań nas stąd. Let me go, that hurts. Hurry up. Is that how you ask a guy a favor? Let me go. Jeez, it's like an animal. Jak ty możesz tak się zachowywać? Jesteś tylko w więzieniu, porażony prądem. Yeah, it's the Derpa chief. You don't hurry up and get me out of here. I'll be laying next to him. Those bastards. Jak mogliście? Więc niestety nie możemy wydostać się, ponieważ potrzebny jest specjalny kij, który noszą są żołnierze. Ale Otacon powiedział, że da nam wszystko, co tylko ma przy sobie. Daje nam ketchup, jakąś puszkę i najważniejsze, kartę level 6, więc dostaliśmy kolejną kartę. I dał nam jeszcze właśnie chusteczkę. Dostał ją od Sniper Wolf. I okazuje się, że właśnie Sniper Wolf jest miła dla Otacona.
I co najlepsze, właśnie dogadują się całkiem nieźle. Czyżby jakaś miłość? Mi się wydaje, że to jakaś miłość. Więc dostajemy chusteczkę, ketchup i jedzenie. To wszystko, co mamy i kartę. I musimy się w jakiś sposób dzięki temu wydostać stąd. Oczywiście tak, Sniper Wolf postrzeliła Meryl, więc nie jest zbyt miła. I planują wystrzelić ładunek nuklearny. O, żeby zabrać żołnierzowi klucz. Ale niestety zwyczajny tylko naukowiec, więc nic z tym nie zrobi. Musimy sami dać sobie radę. Oho, dobra. Skoro wraca, musimy poradzić sobie sami, niestety. Więc tak, mamy przy sobie jedną część racji. Chusteczkę, która pachnie niczym Sniper Wolf, kartę z tego poziomu i ketchup. Włoski. I to jest tak naprawdę to, co pomoże nam wydostać się z to. Tak, to zabawne i w ogóle wiem, ale musimy użyć ketchupu. Uwaga, kładziemy się i naciskamy kółko. Spójrzcie, rozdaliśmy ketchup. I teraz wyglądamy, jakbyśmy niestety popełnili samobójstwo czy coś w tym rodzaju. Więc gdy przyjdzie żołnierz i zobaczy to, będzie ostro zaskoczony. Spójrzcie na to. I już szok wielki. Musimy teraz poczekać, aż wejdzie tutaj do środka. Jest. Nie! 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 Proszę! Nie! To było jedyne, co mogłem zrobić, żeby się stąd wydostać. Co ty do cholery robisz? Niestety mój numer z ketchupem nie wyszedł, ponieważ zdążył uciec zamiast walczyć. Myślałem, że będzie do mnie strzelać, a on zamiast tego... Kurczę! Nie tak się traktuje więźniów, ja żądam tutaj prawdziwego, normalnego traktowania. Co? Jeszcze raz? Trzy razy mam przeżyć tortury z ocelotem? Błagam was! Fuck! Niestety numer z ketchupem drugi raz nie zadziała, więc będziemy musieli wydostać się w inny sposób. Tak serio, boli mnie już paluch. Okej, lecimy. Tak, wiem. Dawaj. Dawaj! Czy ktoś kiedyś przeżył wszystkie trzy tortury trzy razy pod rząd? To się robi trochę bolesne. Pierwsza tortura nie jest taka ciężka tak naprawdę, bo zauważyłem, że nawet jak się skończy czas, można jeszcze sobie odzyskiwać życie. No, właśnie. Tak, dawaj, dawaj, ja już się przyzwyczaiłem, już to jest dla mnie odpoczynek, stary. Okej, jest rzeczywiście ciężej, zauważyłem. Głupio było, gdybym umarł. Fuck! Jest! Jest! Wow! Serio już mi się łapa ten rozwaliła. Ej, ale fajnie, że on za każdym razem mówi nam coś innego. Ej, dobra, ale serio, czy oni nagrali te teksty na, nie wiem, pięć kolejnych gadanin? Liquid Snake is the one.
Wow. Nie czuję zupełnie łapy. To jest trudniejsze niż wszyscy bossowie, z jakimi walczyliśmy dotychczas. Oła. Ej, dobra, wypuśćcie mnie już, tylko błagam. Czemu ja muszę tutaj spędzać tyle czasu? Dobra. Wiem, że są inne sposoby na wydostanie nas stąd. Zadzwonimy jeszcze raz do Otakona, tak w razie czego. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Ale... nie wiem, co jeszcze mogę oprócz tego zrobić. Otakon. Aha. No, słuchaj, stary, to wszystko, co mogę zrobić. Wojna nuklearna i tak dalej, sorry. Master. Okej, czyli mam nic nie gadać, ale... o właśnie, to chyba on był. Nie wiem już co robić. Jak wydostać się z tego więzienia? Oho! Znowu rozbolał go brzuch. Wow, stary ma naprawdę jakieś ostre problemy z brzuchem. I teraz powinno chyba wydarzyć się coś, co dzieje się tylko jeżeli ktoś jest tak beznadziejny w tą grę jak ja. Przyjdzie nam ktoś jeszcze inny pomóc. Prawda? Tak. Kto to był? Nie, to nie jest Otakon. Wiecie, kto to był. Tak, Cyborg Ninja przyszedł, żeby nas uratować. Dobra, rozwaliliśmy gościa. I nareszcie możemy stąd wyjść. Udało się. Gdzieś tutaj są nasze rzeczy. Są. Dobra. Poczekajcie, drogie panie. Okej. Jesteśmy przebrani. I teraz najlepsza sprawa. Jeżeli udało nam się przeżyć wszystkie trzy serie pojedynków z Ocelotem, to znaczy, że jesteśmy naprawdę nieźli w tą zabawę. I dodatkowo gra próbuje nas się pozbyć, zostawiając nam w naszych w naszym składzie bombę. I musimy pozbyć się tej bomby. Gdybyśmy zapomnieli o tym, to ona zaraz by wybuchła i byśmy zginęli. Więc... taki fajny dodatkowy motyw. Wyrzucamy bombę. Ej, zaraz, co? A, no, teraz się pozbyliśmy. Super. Kurde, Ocelot naprawdę niezły się okazał. Był pierwszym bossem. Udało nam się go pokonać, ale... jest naprawdę, naprawdę niezły. O, fuck, to jest przecież ta wieżyczka strażnicza, czy jak to się nazywa. Aha, to jest kibel, gdzie tamten żołnierz był. Dobra, teraz jedno pytanie. Czy ja mogę rozwalać wieżyczki za pomocą... nie, nie mogę wyżej. Dobra, czyli muszę pozbyć się tego za pomocą granatu. Granat rzucony. Zaekwipuję sobie Sokoma, bo jest jednak cichą bronią. I lecimy. Udało nam się wydostać! Uhu! Gdzie jesteśmy? Oh, fuck. Kolejne dwie wieżyczki. Dobra, kolejnego czafa rzucamy. Ale my tu już chyba byliśmy. Tak, byliśmy tutaj już przedtem. Zaraz. O cholera. Już wiem, gdzie jesteśmy. Nieźle nas zawrócili, pamiętacie to miejsce? Tutaj byliśmy na początku gry w więzieniu. Co zginąłem gdy miałem małą strzelinę z żołnierzami wtedy.
To właśnie tutaj zginąłem. Chyba wtedy właśnie Meryl nam pomagała nawet. Kawał drogi do tyłu jesteśmy. Ale dobra, poradzimy sobie jakoś. Nie ma co się denerwować. Wrócimy tam, gdzie byliśmy i na tym skończymy dzisiaj odcinek, więc jeżeli nie chce wam się, wiecie, oglądać mojego powrotu do miejsca walki z Sniper Wolf, od razu przejdźcie sobie, przeskoczcie do kolejnego odcinka. Dobra, lecimy na pierwsze piętro. Muszę się zorientować, w którym miejscu dokładnie jesteśmy. I? Wow, jak na peceta, tak naprawdę długo się wgrywa. Aha, dobra. Czyli jesteśmy tutaj, musimy wyjść znowu na ten. Zaraz, gogle termiczne czy Night Vision? Nie, nie ma tutaj żadnych laserów, ani nic. Dobra. Karta z tego poziomu ładnie nam otwiera przejście. Lecimy dalej. Musimy teraz przeskoczyć tamtego drugiego budynku. Tam przejść do windy, zjechać na dół i znowu przejść ten. Tam, gdzie walczyliśmy z tym. No. Psychomantis. Dobra, mind detektor się przyda, bo tutaj są miny. A my nie chcemy na żadną wejść. Ciekawe, czy mogę ominąć jakoś te miny. W sensie tak totalnie, żeby w ogóle nie musiał schylać się po żadną. Wow, to było blisko. Ej, dobra, to jest tyle min. Udało się? Udało się. Zaraz, co to jest? Granaty. To na pewno jakieś granaty. Tak. Co to jest? Racje. Przydadzą się, przydadzą się. Super. Dobra, czekamy aż jest. Kamera przeleciała. Kolejna. Jesteśmy na dobrej drodze. Okej. Teraz tylko dotrzeć do windy, zjechać na dół. Przejść przez tunel pełen wilków. Prosta sprawa. Wiecie, jak to jest. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj nie możemy używać żadnych broni. Jop. Od razu nam broń przeskoczyła. Oh fuck. Strażnik. Oh fuck, drugi strażnik. Super. Ciekawe, czy on słyszy, jak ja za nim idę. A, to pewnie nic takiego. Pewnie jeden ze znajomych, nie będę się nawet odwracać. A i nic, będę chodzić z klapkami na oczach. Dobra, wskakujemy do windy. I chyba to było B2, czy B1? Tak, nie pamiętam. Nie, B2 to było z tą, gazowym pomieszczeniem. Tak? Tak. To będzie gazowe pomieszczenie, dobrze pamiętam. Więc wracamy na B1. Tutaj walczyliśmy z Psychomantis, jest to tajne przejście. I zaraz dotrzemy do miejsca, gdzie ostatnio widzieliśmy Meryl i walczyliśmy ze Sniper Wolf. Ale tym razem będzie inaczej. Tym razem nie spodziewałem się nas. Tutaj. Yep, ciała z Psychomantisa nadal nie ma. Ojejku, jejku, co się z nim stało? Przeznam się na boje? Nigdy nie za dużo. Dobra. I teraz zabawna sprawa. Jeżeli dobrze pamiętam, to ta chusteczka, którą dostaliśmy od Otakona z zapachem Sniper Wolf, może nam się przydać z wilkami, które tutaj są. Ponieważ czują one zapach Sniper Wolf, gdy mamy zaekwipowany ten, to cholerstwo. I dzięki temu nie będą nas atakować wcale. Co jest bardzo miłe, będą nas kochać, spójrzcie. Chodź, ojejku, no chodź. Jaki ty piękny, chodź tu. Jeju, jeju. Dobra, starczy już. Zaraz, gdzieś to jest przejście. Jest. Udało się? Wyszliśmy dobrze? A nie, nie, nie. To są tylko chyba naboje. Ta. Czy
Czyli jeszcze obok trzeba przejść i tam będziemy mogli wyjść już przy... O, tutaj. Dobra. Czy ja jeszcze pamiętam, jak przejść przez tamto pole minowe? Nope. Wow. Dużo tutaj tych racji dają. Wcale nam nie skąpią. Dobra. Co? Aha. Myślałem przez sekundę, że drzwi są zamknięte i nie mogę ich otworzyć. Nie wiedziałbym zupełnie, co wtedy zrobić. Okej, jak ja stąd mogę się wydostać? Ja jakoś ostatnio to tak zrobiłem, co nie? Yeah, udało się! Tak, tutaj było ostatnio Meryl. Niestety. Multi kill! Finish her! O nie, Meryl! Tylko nie ty! Flawless victory! Co ona myślała, że złapie za pistolet i... A, ona chciała sobie w głowę strzelić. Może to i lepiej, że... Sniper Wolf zeszliło jej obie nogi i rękę. Bo jeżeli ktoś chce popełnić samobójstwo, to chyba lepiej takie coś mu zrobić. Może wróci, wiecie, do zmysłów, zanim znowu odzyska władzę w łapach i nogach. O, i dostała nawet w tatuaż, który miała na łapie. Dobra, Meryl, przestań gadać. Okej, okay, uratuję się. Cześć. Snake, about Meryl. Colonel, I'm sorry. Listen to me. I wasn't able to protect her. Jak to? Nie. Przeżyłem tortury, żeby ona mogła przeżyć. Ale mówię, te wszystkie rozmowy wyglądałyby zupełnie inaczej, gdyby Meryl zginęła, gdybyśmy poddali się podczas tortur. Meryl thought she had to become a soldier. Thought it was the only way. She said she thought it would bring her closer to her dead father. She said that. Kto jest właściwy ojcem Meryl? Nie bardzo pamiętam, czy ona nam mówiła o tym. Rzadko jej słucham. Oho! Master. Sorry for eavesdropping, but I just couldn't listen anymore. Master. Snake, you can have regrets if you want to. It's only natural. Mi się wydaje, że on ma trochę podobny głos do kogoś. Jak myślicie, czy on ma podobny głos do kogoś? Ja wiem do kogo. Nie, serio, to jest... Master jest fajną postacią. Która rzadko się odzywa, ale jak już nam pomaga, to pomaga nam konkretnie. Na razie musimy zatrzymać Liquida. Ponieważ Meryl by tego chciała, a my kochamy Meryl, bo raz powiedziała nam, że mamy... Fajny tyłek? Nie, to my jej gadaliśmy, że ma fajny tyłek. Dobra, skończmy gadać o tym. Więc co, przewiniemy to. Jej! Mogę przewinąć tą scenkę, świetnie. Tak naprawdę nie powiedzieli nam nic nowego, więc wybaczcie, ale gdyby tam było coś związanego z fabułą, to nie przewijałbym. Ale że to jest tylko taka gadanina, to co się będziemy tam szaleć. A, tu jest wieżyczka kolejna. Okej. I lecimy dalej. Dobra. Wróciliśmy do tego miejsca, w którym ostatnio udało się im nas złapać. Ale tym razem... O, krew jest. Ale tym razem mamy kartę 6 poziomu, więc teoretycznie możemy dotrzeć tutaj, albo iść na górę. Wiecie co? Sprawdzimy, co się stanie w kolejnym odcinku, więc dzięki, że posłuchaliście, żegna się pan rysownik i do pogadania w kolejnym epizodzie. Zobaczymy, co się stanie. Ja nie mogę się doczekać, gra jest super, naprawdę fajnie się bawię. Trzymajcie się i cześć!